Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego maratonu zdrabkowego. Dzisiaj mamy dzień siódmy, także mamy zdrabkę z numerem 7 i do tego dobrałem zdrabkę Subito za 5 euro z numerem 3, także zobaczymy za chwileczkę. Mam nadzieję po prostu, że tutaj się pojawią w końcu jakieś wygrane, bo ostatnio niestety zdrabki nie były takie, jak to się mówi, zbyt hojne, jeśli chodzi o nagrody, także mam nadzieję, że tutaj dzisiaj się to odczaruje. Może ta siódemeczka przyniesie jakąś fajną wygraną. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Przypominam oczywiście o konkursach. Mamy dwa konkursy. Jeden konkursik jest odnośnie tego maratonu, a drugi konkurs jest na Tipli. Także jeszcze szybko Wam wkleję zdjęcia tych nagród, czyli do pierwszego konkursu teraz zobaczycie nagrodę. I oczywiście, żeby wziąć udział tutaj w konkursie, to trzeba napisać pod ostatnim odcinkiem tego maratonu, czyli w odcinku numer 10, ile udało mi się łącznie wydrapać z całej paczki świątecznego odliczania i ile udało mi się wydrapać ze zdrapek belgijskich za 5 euro. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał poprzednich odcinków, to zapraszam do opisu. Tam będzie link do playlisty ze wszystkich odcinków, które były do tej pory, jeśli chodzi o ten maraton. A jeśli chodzi o drugi konkurs, to mamy tutaj dla osób, które wspierają mój kanał. I tutaj jest ten konkursik na Tipli, czyli trzeba wpłacić minimum 5 zł, żeby wziąć udział w konkursie, czyli jeden los to 5 zł. Także jeżeli ktoś ma ochotę, bardzo serdecznie zachęcam. A teraz przejdziemy do naszego drapingu. Tutaj myślę, że zacznę od tej zdrapki, bo mamy tutaj troszeczkę więcej drapania. Dzisiaj również będę drapał tym oto drapakiem. Drapakiem z moim logo. Oczywiście taki drapak jest również do wygrania w konkursach, także bardzo serdecznie zapraszam. I tutaj drapiemy grę pierwszą. Tutaj szukamy trzech takich samych kwot. Mamy piąteczkę, 10, piąteczkę po raz drugi, 150 tysięcy, 15, 20, 150 tysięcy po raz drugi, 15 po raz drugi, czy będzie jakaś trzecia kwota. I mamy piąteczkę po raz trzeci, także bardzo fajnie. Tutaj się troszeczkę ten odcinek nam odczarował. Mamy tutaj już pierwszą wygraną, piąteczkę, jak na razie zwrot. Ale oczywiście możemy wygrać więcej, mamy grę numer 2. Tutaj oczywiście szukamy trzech takich samych wyrazów. Mamy cool, summer. Tutaj troszeczkę przybliżyłem, nie zauważyłem, że jest troszeczkę daleko. Ale przechodząc do naszej gry, to mamy tak cool, summer i smile. Następnie mamy fun, smile po raz drugi, summer po raz drugi, cool po raz drugi, fun po raz drugi i cool po raz trzeci. Także mamy kolejną wygraną, no super. Zobaczmy, ile udało nam się tutaj wygrać. I mamy piąteczkę, także mamy już 10 euro, jeśli chodzi o tą zdrabkę. Ale jeszcze możemy oczywiście wygrać więcej, gdyż mamy grę numer 3 i tutaj szukamy oczywiście trzech takich samych symboli i wygrywamy zgodnie z legendą, także szukamy. Mamy tak walizkę, uśmiech, serduszko, okulary, kwiatek. Następnie mamy kwiatek po raz drugi, okulary po raz drugi, serduszko po raz drugi i słoneczko. Także niestety tutaj nie udało nam się znaleźć trzech takich samych symboli, ale i tak bardzo fajnie, mamy tutaj na tej zdrabce dyszkę, także bardzo fajnie, wygraliśmy tutaj podwójnie. Tutaj troszeczkę oddalimy i przechodzę teraz do zdrabki polskiej, czyli świąteczne odliczanie. Tutaj oczywiście szukamy prezentu, czy mamy stroik, mamy sanie za 50 zł, pod
trójeczką mamy trąbkę, pod czwórką mamy ciuchcie, pod piątką mamy dzwonek. Teraz przechodzimy do szóstki. Tutaj mamy sople, pod siódemką mamy szyszki, pod ósemką mamy skrzata, pod dziewiątką mamy łyżwę. Teraz pod dziesiątką mamy bałwana, pod jedenastką mamy choinkę, pod dwunastką mamy aniołka. Teraz dzień trzynasty, tutaj mamy kartkę, pod czternastką mamy piernik i teraz tutaj mamy piętnastkę, pod piętnastką mamy kominek. Teraz lecimy z szesnastką, tutaj mamy renifera, pod siedemnastką mamy lizaka, pod osiemnastką mamy czapkę, pod dziewiętnastką mamy skarpetę i tutaj dwudziestka w rogu, w dwudziestce mamy kożuch i zostały nam cztery ostatnie gry. 21 mamy świece, 22 mamy kule. Teraz dzień numer 23, tutaj mamy rękawice i ostatnie pole, tutaj mamy gwiazdę. Także niestety siódemeczka świątecznego odliczania jest przegrana, także możecie dzisiaj zanotować, że w świątecznym odliczaniu niestety mamy 0, natomiast tutaj w zdrabce Subito mamy 10 euro, także bardzo fajna wygrana, także troszeczkę tutaj nam ta zdrapeczka nadrobiła za zdrabkę polską, ale oczywiście zobaczymy, jaki będzie wynik końcowy. Na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i cóż, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Jutro mamy dzień 8, także będziemy tutaj drapać świąteczne odliczanie numer 8. Także zapraszam Was bardzo serdecznie już jutro. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.